Mimo upałów, które nie opuszczają naszego regionu, w gminie Wietrzychowice nieustannie trwają prace nad poprawą bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Z pewnością ten rok 2015 możemy zapisać jako ten rok, jako dobry krok ku temu, żeby na tym terenie mieszkańcy czuli się bezpieczniej, dlatego że już na początku lipca ogłoszono przetargi na remont dwóch części wałów, wału Dunajca i wału Kisielina. Na Dunajcu w sołectwie Sikorzyce będzie remontowany wał na odcinku około 800 metrów i na rzece Kisielina w sołectwie Miechowice Wielkie będzie remontowany wał na odcinku około 1300 metrów, co cieszy, dlatego że to jest kolejna cegiełka do tego, żeby w związku z podnoszącymi się stanami wód, jeśli takie nastąpią, żebyśmy tutaj byli coraz bardziej bezpieczni. Zazwyczaj, jeśli były wysokie stany wód, to w tych miejscach, w których właśnie będzie trwał remont, był problem z przeciekami. I cieszę się ogromnie, że w tym trudnym roku 2015 znalazły się środki na to, żeby tutaj wyremontować te dwa właśnie tak ważne odcinki wału. Tym bardziej się cieszę, że jest to nie koniec, dlatego że do 2020 roku jest perspektywa, aby około 5 km wałów wyremontować po naszej stronie na wałach Dunajca.